Wielki finał, oczywiście tak, oczywiście noob. No jest szansa, że jeżeli nie ma szybkiego rozdania, dobierzemy sobie przynajmniej jedną kartę gratis, co oczywiście zawsze jest miłe. Tym razem zagrałem właściwy land na start, to już jest dobry prognostyk. A muszę wyłączyć, żeby nie zatrzymywał przy jego drole, bo to robi. No proszę. Jak ładnie. Czyżby Celestnia? No jeżeli Azorius, to nie wierzę, że jego Azorius jest lepszy niż mój. Choć oczywiście nie jest to niemożliwe. Dobrze, nie masz nic. To mi się podoba. A jedna GW. Ciekawe. No i teraz też dzięki temu Steelerowi jestem w stanie dobrać czwarty land, co jest dosyć ważne. Detain? Nie, dobra. To mi pasuje. Odebrałem, jak widzicie, bez pomocy detainera. Supreme Verdict. Czyli gdyby coś się nie miało nie udać, prawda? O, proszę. Myślę, że mogę spokojnie tutaj zagrać. Jeśli chce się wymienić, to ok. Nie ma chyba nic za jedną niebieską mana, która co mnie jakoś specjalnie martwi, więc. Jego sytuacja no, na pewno nie jest jakaś wybitna. Szczególnie jak dobiorę szóstą manę i zagram tego typa w stół. W zasadzie tylko jakiś bounce, prawda, jest w stanie go tutaj uratować. Będzie bounce, będzie Jace, aha. Co to robi? Minus jeden, tak? Dobra. Minus 8, minus 2. Dobra. Bijemy mu za 4. Wbijemy mu za 4, dogramy, znaczy zobaczymy co dobiorę. Prawym land. Mogę zagrać sobie giganta.
Było zbyt piękne. Wziął sobie z selera, jasne. Teraz dobierając land, mam naprawdę spore szanse dać radę. Bo zagrywam dwa stwory latające. No właśnie. Także wydaje mi się, że w ogóle zignoruję tego Jace'a i po prostu wbiję Belimosa. No właśnie. Ten odgłos to szklanka moja, znaczy w zasadzie taki ogromny Major Kubal, Hubal, który, z którego sobie popijam, jak gram. Co sprawia, że oczywiście gram lepiej. No i gramy sobie z UW, z Jace'em. Czyli gość generalnie nie będzie płakał na pewno, jak przegra. To może być lepsze niż to w takim razie znowu. Stawiam na po prostu szybkość. Bo jego deck chyba jednak jest lepszy w late game niż mój. Oponent się zastanawia, chyba, a dobra, już wrócił do łask. No, bardzo fajne rozdanie. 3 stwory za 2. Nie chcę mulligana absolutnie. Jakieś landy mi się przydały, nie ukrywajmy, ale... Ethereal Armor, tak? Spodziewam się jakiegoś Avenging Arrow, coś w tym stylu. Avenging Arrow. To jest chyba jedyne, co może mieć. A nie, postanowiłem po prostu się wymienić 2 za 3, tak? Czy 1 za 2, ciekawe. Okej. Okay. Ołki dołki.
Możemy to zrobić tak, tak będzie chyba najlepiej. Zagramy po prostu 2, a resztę 4. Dwa ary 4. Potem mamy opcję na wyłączenie tego typa i na trik. No, generalnie jest nieźle. Oczywiście dogrywa Jace'a i cały mój plan bierze w łeb. Aha, postanowił się poddać. No okej. Jak dla mnie bomba. Także 8 paczek jest, parę jakichś droższych kart. Nie ma co narzekać.